Hej, witajcie, z tej strony Inro i mam nadzieję, że się Wam spodobał taki taka forma właśnie unboxingu. Też kurde, może też jakoś super mi nie wyszło, ale starałem się, mam nadzieję, że to docenicie. Tak więc co, zaczynamy. Mamy figurkę tutaj naszego Alexiosa, bardzo dobrze wykonaną, bym powiedział. Trochę lepiej myślę jak, chociaż myślę, że podobnie dali fokus. Okej, okay, jest fokus. Też później zrobię wam fokus. Zrobię wam. Łapiesz ten fokus czy nie? Dobra, też wam później zrobię zdjęcia i na Facebooku wyślę. Tu jak też widzicie mamy mapę naszą w grze, jaką będziemy mieli. Tutaj mamy steelbooka, tutaj taką fajną pocztówkę steelbooka, artbooka, przepraszam. Tu jest steelbook, fajnie się błyszczy. Więc sobie go otworzymy, to otworzy hełm. W środku, co mamy za widok? Aha, tu jesteśmy przed miastem jakimś, no fajnie, fajnie. Tylko szkoda, że nie ma płyty, tu jest jedynie płyta z muzyką. Gdzie jest sorki za to? No to co, chwilkę zobaczymy sobie, co tu jest w tym artbooku. Pierwsza czarna oczywiście strona. Dobra, spis treści. Tu jest Capture One. No to jest ta Sandra. Alexios. No fajne są te artbooki. Jest ostrze, to znaczy włócznia Leonidasa, jakaś miejscówka, statek. No tu widać jak można go ulepszać, jak się będzie zmieniał. Tutaj Artur na morzu, fajnie, fajnie. Capture 3 Patika. Okej, okay. No fajnie, fajnie tu porobione. Koń trojański widzę, chyba. Dobrze? Tak się wydaje jakby jakiś golem czy coś, czy posągi po prostu. To już fajnie, żołnierze są zrobieni na konia. Ale broni. No będzie w czym wybierać. Hełmy, tarcze. To są jacyś chyba porządni przeciwnicy, jacyś generałowie albo coś. Czyby to był Alexios? Albo Leonidas? No dobra. Tu jeszcze taki orzeł z wężem. Pewnie to będzie ten Ikarus. Właśnie z gry. I tutaj mamy jeszcze we folice. Taki jest fajny ten. No i co? Myślę, że taki dosyć krótki jest ten unboxing, ale mam nadzieję, że ta forma z początku się podobała. Może jeszcze tutaj trochę ta mapa mi się tu rusza. Trochę go tak pokażę. Mapa, nie ruszaj się. Jak on tutaj szczegółowo wygląda z tyłu. O, nawet łuk jest. Strzały. Fajnie, fajnie porobione. Mówię, to też kurde fajnie jest zrobione. Wygląda jak prawdziwy kamień. Chociaż to jest taki plastik, ale jeszcze tarcza. Myślałem, że można ją ruszyć. Trochę się tam rusza, ale nie tak mocno. Dobra, tu jest włócznia. No naprawdę fajnie to wygląda, zacnie, bym powiedział. Bardzo szczegółowo. Włócznia. No i co? Myślę, że sobie zakończę właśnie ten unboxing, bo tu chyba więcej nie ma, bym mówię, zdjęcia wam jeszcze porobię. Dalej fokus. Fokus nie łapie. Teraz przeczyszczę trochę ten. O, teraz. Dobra, tak więc wielkie dzięki za oglądanie i zapraszam do odcinków z Assassina. Na razie, hej!